Dzień dobry moi drodzy, witam Was, a raczej witamy Was ponownie na kanale House of Makeup. Mam wielką przyjemność gościć dzisiaj znowu Marzenę Rogalską. Dzień dobry. Witam wszystkich. Słuchajcie, po prostu tu będzie taka metamorfoza, że wszyscy wyskoczycie z laczków i po prostu no, natychmiast zaczniecie razem ze mną świętować, bo to będzie makijaż wieczorowy, prawda? Tak, dzisiaj robimy drugą wersję, kontynuację poprzedniego tutorialu, czyli makijaż we wzmocnionej wersji. Chcę powiedzieć, że dziś są moje imieniny. No, zobaczycie parę dni później ten filmik, ale czujcie się tak, jakbyście byli u mnie na imprezie imieninowej. Do wszystkiego najlepszego, a my przechodzimy do pracy. Zaczynamy oczywiście od pielęgnacji, którą Marzenka przyniosła sama i to już jest znowu drugi raz, więc chyba jesteś wierna tej marce, co? Tak, tak. Jestem ambasadorką linii kosmetyków Aloe Via i po prostu, no bo w ogóle jestem fanką aloesu. Jasne. Co rano piję sobie aloes też na czczo. Lubię takie fajne, wiesz, leciutkie konsystencje. O, tak jest i to jest takie serum aloesowe. Kocham. Okej, okay. I po serum nakładasz sobie ten kremik, tak? Nawilżający, no bo totalnie nawilżam. A, to ważne. Dlatego prawda? Masz taką ładną, nawilżoną skórę, ty mnie zawsze, Gosiu, chwalisz, wiesz, ja o sobie aż tak dobrze nie myślę, ale nie przestaję w tych trudach, wiesz, pielęgnacyjnych, nawilżania, tak. Bo wszyscy mówią maski, tak, też jestem fanką masek, ale to nawilżenie to oczywiście jest podstawa. A przy makijażu telewizyjnym jesteś codziennie mocno malowana, trzeba światłach dbać, prawda? Prawda, dopudrowywana, więc o tę skórę trzeba dbać, myślę, o, podwójnie. Czyli co, zaczynamy od serum. Yes. Ależ jakiś to jest zapach piękny i dzisiaj jest totalny upał, jak nagrywamy, więc od razu taka lekka, rzeźka konsystencja dobrze się kojarzy. Tak. Serum nałożone, więc teraz dodatkowe nawilżenie kremem oczywiście, który Marzenka przyniosła, ale też mam wrażenie, że on nie jest ciężki, prawda? On się fajnie wchłania. On jest po prostu aksamitny, bardzo, bardzo nawilżający, naprawdę. Skóra gładka, cudowna. Ja po prostu, jak wracam z pracy i zmywam twarz, to nie mogę się doczekać, kiedy... Tego momentu, okej, okay, też kocham pielęgnację, więc dobrze to rozumiem. Tak jest. Twarz nawilżona, więc zaczynamy makijaż i jak to zwykle u mnie bywa, rozpocznę od makijażu brwi. I dzisiejszy makijaż będzie dosyć wyrazisty, więc ja absolutnie tymi brwiami nie będę chciała obciążyć tego make-upu, dlatego że brew, jak jest za mocno podkreślona, to potrafi niestety dodać nam lat. I dzisiaj użyję nowości Bell Hypoallergenic, takiego maleństwa, takiej naprawdę fajnej, małej, precyzyjnej kredeczki Precise Brow Pencil w odcieniu, Marzenko, dla Ciebie 01 i to jest przepiękny odcień chłodnego brązu. Można sobie nim oczywiście dorysowywać pojedyncze włoski, ale można też podkreślić brew całościowo, no i właśnie ja tak dzisiaj zrobię. I ja pomału dorysowuję pojedyncze włoski. To jest taka dosyć woskowa konsystencja kredki, więc ona od razu też fajnie układa włoski. Ale nie uważasz, że w ogóle kredki Bell są znakomite? O, ja uwielbiam, ja naprawdę. Też. Są miękkie, a na przykład do smoki, a jakie są wspaniałe, tak, prawda? Tak, bo one się świetnie rozcierają, więc naprawdę można łatwo z nimi pracować. Tak jest. No plus kwestia tego, że są hypoalergiczne, też fajnie naprawdę wpływa na to, że na przykład osoby, które mają bardzo wrażliwe oczy, mogą makijażu używać, bo kiedyś tak nie było. Kiedyś jak ktoś miał takie łzawiące oko, to większość tych formulacji była taka mocno uczuleniowa, no i niestety się za dobrze nie sprawdzało, no a dzisiaj już to na szczęście się odmieniło. Proszę bardzo, rachu, ciachu i brew praktycznie podkreślona. Brew zaznaczona i teraz, żeby jeszcze bardziej podkreślić jej kształt i pozbyć się ewentualnych niedoskonałości, jak zwykle nałożę korektor. I dzisiaj, Marzenko, też dam Ci do przetestowania. Powiedz mi koniecznie, jak Ci się sprawdzi, bo ja jestem aktualnie zachwycona nowym korektorem Givenchy. Oui. I to jest oczywiście nazwa, która przyprawia mnie o połamanie języka. Może spróbujesz mi pomóc przeczytać. Tien Couture Everwear Concealer. O, dobrze nam poszło wspólnymi siłami. O wiele lepiej niż kiedy robiłabym to sama. Ale zważ na akcent nasz. Tien Couture. Couture. I to jest, słuchaj, korektor, który ma dobre krycie, pięknie zastyga i naprawdę nie podkreśla zmarszczek. A jak jeszcze dodam, że aplikator jest w kształcie serduszka, no to co można lepszego dla siebie zrobić? Oczywiście można to nabyć drogą kupna, bo my lubimy takie gadżety. Jak coś jest dobre, a przy okazji jest takie, no, takie ładne, śliczne. Takie śliczne, no bo jesteśmy estetkami. No i opakowanko takie piękne, no a żal nie użyć. Ja oczywiście użyję go teraz pod łukiem brwiowym, ale wrócę do niego jeszcze w kolejnej części makijażu i nałożę go pod oko. I od razu troszeczkę nałożę go na powiekę, żeby przykryć takie niedoskonałości, żyłki i przygotować skórę powieki do nałożenia bazy i cieni do powiek.
W makijażu wieczorowym oka i w ogóle w całym makijażu wieczorowym trwałość to podstawa. Więc żeby ten makijaż się pięknie trzymał, żeby cienie nie wchodziły w załamanie, no to muszę nałożyć bazę pod cienie do powiek. Dzisiaj Marzenko użyję u Ciebie bazę Urban Decay Eyeshadow Primer Potion i na tą bazę nałożę odrobinkę rozświetlacza. To jest moja ukochana metoda. Na tym mi się bardzo ładnie blendują maty. A Ty spryciulo, no, naprawdę. Ja tak, Ci pomogę, kochanie. Pomóż, kochana. Dziękuję Ci serdecznie. 5 godzin później. Nadal otwieramy. Dziękuję bardzo. I użyję dzisiaj jednego z rozświetlaczy My Secret. To jest w ogóle totalna tanioszka, jeśli mogę to tak nazwać. Ale lubimy takie odkrycia. Produkt. Bardzo lubimy, naprawdę. Nie snobujemy się tylko na jakieś nie wiadomo jakie marki. Nie. Lubimy takie odkrycia, a prawda? Pewnie. Kosmetyki mają być dobre, a ile kosztują, no to już wiadomo, każdy może podjąć sam decyzję. Ta paleta jest naprawdę świetna, to jest bardzo znana paleta My Secret Face Illuminator. Wiem, że wiele osób ją naprawdę bardzo lubi. Mm-hmm. Tutaj mamy naprawdę fajne kolory, każdy jest totalnie do użycia. A dla mnie? Ja dzisiaj, Marzenko, chyba u Ciebie postawię na ten zgaszony róż, ponieważ dzisiaj sobie wyobraziłam Twój makijaż w tonacji takiej lekko śliwkowej, więc to będzie dla mnie dobra baza. Ekstra, wtedy wyjdzie mi super ten czuwa. Tak, nie mogę się doczekać. Ja nakładam Ci, Marzenko, tą bazę tylko na powiekę ruchomą oka, ponieważ to jest obszar, w którym powieka się tłuści, więc tutaj potrzebujemy tego dodatkowego wzmocnienia. A pod samym łukiem brwiowym ja bazy nie lubię nakładać. Wiem, że są osoby, które taką technikę stosują. Ja tego nie lubię, bo to czasami utrudnia nam cieniowanie tych matów, więc okay. Ja tylko na powiekę ruchomą. Dobra. I takim dużym, fajnym pędzlem. Jest w ogóle taka teoria, która mówi o tym, że w pewnym wieku nie powinno się już stosować w ogóle rozświetlających cieni do powiek. I ja jestem tak, trochę nie, bo jeżeli wiemy, gdzie je umiejscowić, to one nam krzywdy nie zrobią, a jednak ta świetlistość właśnie dodaje nam tej promienności, młodzieńczości i tak dalej. Natomiast jeżeli oczywiście cieniujemy oko przy zewnętrznym kąciku rozświetlającym kolorem, no to możemy sobie niestety zmarszczki podkreślić. A, widzisz. Ale jeżeli nałożymy sobie coś takiego fajnego, lekko mieniącego się na powiekę ruchomą oka i wykończymy makijaż matem, to będzie bosko. Gwarantuję. No ja zawsze lubię, jak Ty na końcu paluszkiem jakieś coś błyszczącego i mi tak będzie. Pyk dokładasz. I ja oczywiście, jak się sama maluję, różnie mi to wychodzi, to wszystkie te Twoje triki kradnę. I a sobie, ja myślę. Tak, i sobie je wykorzystuję. No lekcja makijażu Marzenka była za dawno już, chyba 2 lata temu, musimy zrobić drugą. Tak, trzeba to odświeżyć. Dostałam kiedyś od Gosi w prezencie urodzinowym lekcję makijażu. Przy moim stole w jadalni rozłożyłam wszystkie swoje kosmetyki i Gosia mi wszystko pokazywała, co, jak, kiedy, co, po czym. I Gosia jedno oko, ja drugie oko. Jak mi szło, nie pytajcie. Teraz idzie mi znacznie lepiej. Będzie druga edycja, to obiecuję. Teraz oko Marzenki będę cieniować tymi dwoma pięknymi odcieniami. To są pojedyncze cienie do powiek z Glam Shopu, które zresztą założyła koleżanka moja po fachu, również youtuberka, Hania Knopińska. Cienie są znakomite, naprawdę. Bardzo polubiłam się z tymi matami, dlatego że one nie są zbyt mocno napigmentowane, ale są wystarczająco dobrze napigmentowane, okay. Żeby nie zrobić sobie krzywdy. To są po prostu idealnie wyważone cienie do powiek. One się praktycznie nie osypują i ten odcień jest tak genialny, dlatego że to jest taki brąz, który ma taką delikatną nutkę śliwki. Ale on to jest taki bardzo bakłażan. Dobry. Tak, nawet chyba taka nazwa jest, powiem Ci. Dokładnie, bakłażan. Bakłażan, czyli bakłażanem po oku. Bakłażanem po oku. To jest wspaniały kolor, który pięknie podkreśla tęczówkę oka i nie nadaje tej ciężkości, a zacznę sobie cieniować drugim odcieniem, czyli oberżynką. Oberżyna. I zaczynam sobie właśnie wprowadzać tą oberżynę na zewnętrzny kącik oka i właśnie dzięki temu, że nakładam trochę jaśniejszy odcień, no to będzie mi o wiele łatwiej pracować z ciemniejszym, czyli on po prostu będzie się lepiej rozcierał. Mm-hmm. I właśnie bardzo dobrą praktyką jest to, żeby najpierw nałożyć sobie cień na zamkniętym oku, a później, żeby popatrzeć na wprost do lusterka i zobaczyć, czy ten cień jest jeszcze widoczny, a zazwyczaj jest tak, że trzeba go jeszcze rozetrzeć do góry, żeby oko maksymalnie powiększyć. Możesz, Marzenko, właśnie teraz otworzyć, o, żeby wszyscy mogli zobaczyć, że właśnie na otwartym oku ja sobie jeszcze rozcieram te granice do góry, żeby maksymalnie powiększyć oko. No i dobrze mieć kontakt z Twoimi widzami jednak, Gosiu. Dokładnie. Jednak popatrzeć. Popatrzeć im prosto w oczy. Hello. I teraz tym samym pędzlem, to jest pędzelek Zoiva numer 227. Uwielbiamy te pędzle. Boski!
boski pędzel. Zazwyczaj zmieniam sobie pędzelek na mniejszy przy cieniowaniu oka, natomiast ostatnio jakoś tak zaczęłam pracować tym pędzelkiem, nie wymieniając go na mniejszy, i jeżeli powieka mi na to pozwala, to możemy tak zrobić, bo on naprawdę bardzo dobrze sprawdza się również w nakładaniu ciemniejszego odcienia. Czasami jest tak, że te większe pędzle gubią ten pigment, a ten nie, więc naprawdę polecam. Super. O, i teraz ten ciemniejszy odcień, ten piękny, zachwalany przez nas, nakładam sobie właśnie poniżej linii tego przejściowego cienia. No i dzięki temu to jest naprawdę prosta sprawa, bo nie mamy tego takiego graficznego, nieroztartego makijażu, tylko on wygląda po prostu lekko i tak, jak wyglądać powinien. Teraz opowiem o triku, który większość moich widzów dobrze zna, a mianowicie o nałożeniu różu do policzków na załamanie powieki. Dzięki temu mamy taki spójny makijaż, jak później sobie tym różem odświeżamy policzki, to całość wygląda naprawdę no nieskazitelnie. I dzisiaj przygotowałam dla Ciebie, Marzenko, róż, który ostatnio naprawdę skradł moje serce. Zobacz, jaki kolor. Obłędny. Piękny, piękny, zgaszony, nieobciążający róż. To jest Laura Mercier w odcieniu Chai. Mm-hmm. Prześliczny kolor. Myślę, że to jest jeden z niewielu odcieni, o których mogłabym powiedzieć, że jest uniwersalny. No, myślę, że mało komu on nie będzie pasował. Ale szlachetny totalnie. Śliczny, naprawdę śliczny. Tak, super. Myślę, że spokojnie można by było też go używać jako cienia do powiek. O, mowa o centralnej części załamania powieki, czyli po prostu tutaj na środku. Takim trochę dłuższym pędzelkiem nakładamy sobie ten róż i teraz otworzymy, Marzenko. Pokażę, jakim dłuższym. Takim. Okej. Okay. Mhm. I możesz, kochana, na otwartym. Ja sobie zobaczę, mm-hmm. czy on mi się ładnie roztarł. Mm-hmm. O, i w ten sposób też makijaż oka, górnej jego części, jest taki bardziej połączony, spójny. Nie mamy takiego nagle przerwania koloru. Mhm. O. No tak, nie ma nic gorszego niż takie nieroztarte cienie. Tak, niestety. Tego unikamy. Przepraszam. Przepraszam, chciałam powiedzieć tak, że teraz te cienie Gosia mi da na lewą powiekę, a te cienie na prawą powiekę. Proszę mnie nie kusić, bo zaraz tak zrobię. Kochane, niestety, ale użyję tych spokojnych odcieni tym razem. Okay. To jest paletka Tropical Rhythm. Jest w ogóle prześliczna. Tak, to jest polska marka. Mm-hmm. Naprawdę przepiękna paleta, którą też stworzył makijażysta Daniel Sobieśniewski. I pomieszam sobie odcień Almond i Sand, żeby rozświetlić Ci wewnętrzny kącik oka. No i teraz coś, co moja imieninowa Marzenka uwielbia, czyli pigmenty. Tak. I żeby ten pigment się utrzymał, to ja nałożę odrobinę takiej specjalnej bazy pod pigment i dopiero na wierzch tej bazy nałożę odrobinę takiego niezbyt mocno błyszczącego produktu. To jest taki fajny pigment z NYXA, Shimmer Down, zaraz powiem odcień 01, okay. Ale tutaj chciałabym, Marzenko, w zasadzie Ciebie zapytać, bo ja wiem, że Ty uwielbiasz, jak tam delikatnie coś się mieni i zgodzisz się chyba z moją teorią, że to wcale nie dodaje lat. Nie, broń Boże. Człowiek jest taki glow, taki jakiś, wydaje mi się, bardziej promienny. Promienny, dokładnie. Oczywiście nie można z tym przesadzić, jasne, wiadomo. Ale jak to jest w fajnym, wyważonym kolorze, jeżeli to jest niezbyt mocno brokatowe wykończenie, tylko takie właśnie lekko, nie wiem jak to mogę powiedzieć, satynowe, z takim delikatnym błyskiem, no to myślę, że będzie wszystko w porządku. Ja nie mogę się doczekać. Ja też. Działamy. Działamy. Marzenka przed chwilą zadała mi cenne pytanie, po co ta baza przed tym pigmentem? No nie wpadłabym na to, Małgosiu, że jeszcze na te cienie żeby dać bazę. Ja bym koniecznie. Już oczywiście, wiesz, nakładała ten pigment sam. Problem w tym, że jeżeli nałożymy taki sypki produkt samodzielnie, to on nam spadnie z powieki i nawet nakładany na bazę, on ma prawo trochę się osypać, a bez bazy to niestety, ale nie mogłabym zagwarantować po prostu, że on Ci będzie dobrze utrzymywał w ciągu dnia. Mm-hmm. Ale piękny kolor! Yeah! Żeby Was nie zanudzić na śmierć, przykleiłam już mojej pięknej Marzence rzęsy. Użyłam trzech długości rzęs klawier, 12, 10 i 8 w wewnętrznym kąciku oka. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze mojego tutorialu z tym, jak przyklejać kępki, to oczywiście zapraszam, a my przechodzimy teraz do podkładu. Yes. I tak, jeżeli chodzi o podkład dla takich dojrzałych skór, który nie będzie ich obciążał i który nie będzie sprawiał, że te zmarszczki zostaną bardziej podkreślone, to ja polecam podkłady, które nawet jeżeli są kryjące, mają trochę
tego rozświetlenia w sobie. Ja z pudrem też zawsze jestem oszczędna, ponieważ takie zbyt mocno matujące wykończenie może nam niestety zaszkodzić. Mm-hmm. Oczywiście zbyt mocno... Tym się obsypuje. To chciałaś powiedzieć. To chciałam powiedzieć. Wyręczyłam cię. Dyplomatycznie. Ale jeżeli chodzi o rozświetlające wykończenie, mm-hmm. to ono też nie może być zbyt perłowe, więc tutaj musimy znaleźć taki złoty środek. I ja, Marzenko, pomieszam Ci dzisiaj odrobinkę mojego kochanego podkładu. To jest Dior Forever Skin Glow. Czy to jest nowość? To jest nowość. To okay. jest super podkład. Natomiast on jest bardzo lekki, a ja troszkę tego krycia chcę Ci dołożyć, więc dołożę mm-hmm. odrobinkę. Będzie to moja taka autorska mieszanka podkładu Narsa i kolejna wspaniała nazwa Natural Radiant Longwear Foundation. Jestem pod wrażeniem. Ja też nakładamy. Nakładam sobie mieszankę pędzelkiem, oczywiście omijam okolice oka, tam mm-hmm. wyląduje korektor Givenchy mm-hmm. i tutaj jeżeli chodzi o to, jak rozprowadzać ten podkład, no to mamy kilka możliwości. Są panie, które bardzo lubią aplikację po prostu palcem, ja jakoś tak palcem nigdy sobie za dobrze nie radziłam, więc korzystałam z tych akcesoriów. Oczywiście gąbka jest moim nieodzownym elementem od lat, ale ostatnio też, chyba tak dla małej odmiany, zaczęłam używać takiego pędzelka Hebe F09. Ja od tego pędzla jestem uzależniona. On jest boski, w ogóle kolekcja tych pędzli jest świetna. Tak, no i tutaj kolejny jakby niedrogi, a świetny pędzel. Tak, i ta druga prawda. Część też jest bardzo fajna, czy tak, do korektora, jest. Czy do konturowania, także też. Ale polecam. Widzisz, muszę Ci powiedzieć, że do tych gąbeczek przekonałaś mnie Ty. O, widzisz, tak. to się cieszę bardzo. Nie pamiętam, Ty mnie uczyłaś nimi nakładać i korektor, i podkład. Tak, podkład tak. tą większą częścią, korektor tą no, mniejszą. Pięknie. A teraz widzisz, mam, znowu za Tobą się mam przerzucić no na pędzel. Tak. Możesz, ale nie musisz. Ja sobie mhm. lubię najpierw nałożyć pędzlem, a potem gąbką jeszcze wklepać, bo to mi zapewnia takie lekkie wykończenie, ale jednocześnie bardzo trwałe. Oczywiście wymaga to tam chwili więcej mhm. czasu, więc gąbką też osiągniemy dobry rezultat, ale tak ostatnio sobie nakładam w ten sposób i też bardzo mi się to wykończenie podoba. Mm-hmm. Mm-hmm. Oczywiście nie zapominamy o szyi, to jest najgorsze, co możemy sobie zrobić, niezależnie od wieku, ponieważ nie ma nic gorszego niż takie nieestetyczne przejście, odcięcie pomiędzy szyją a twarzą. Więc twarz żyje własnym życiem, tak prawda? Jest. A reszta ciała innym życiem. A my chcemy wspólne życie. Mm-hmm. O, i teraz już sobie wszystko rozprowadziłam, więc doklepię podkład gąbeczką. Super słowo, doklepię podkład. Dokładnie. A klep, Mogoniu. Klepię zatem. Jednak gąbeczka też przedłuża trwałość, jak właśnie jest taki wklepany, no to trzyma się bardzo, bardzo dobrze. No i proszę, moja mieszanka podkładów nałożona, bardzo podoba mi się ta świetlistość. I wracamy do korektora Givenchy, który nałożę pod oko. Ty, Marzenko, w ogóle nie masz zasinień pod okiem. To jest akurat naprawdę bardzo duży plus, bo u Ciebie tak naprawdę ten korektor nie pełni funkcji właśnie przykrywania zasinień, tylko bardziej takiego rozświetlenia. Okay. Myślę, że Ty na zasinienie raczej chyba nigdy nie narzekasz, prawda? Nawet jak się tam nie wyśpisz, to raczej chyba u Ciebie to nie jest widoczne. Nie jest, nie jest. Mm-hmm. Aczkolwiek no, bywa trudniej. Mm-hmm. Myślę, że jak u każdego. No pewnie. No, ale powiedz mi, Małgosiu, czy jak to jest właśnie z korektorem, czy też takim rozświetlaczem pod oko? Tu trzeba z puderkiem uważać bardzo, tak, prawda? Tak, o, bardzo dobre pytanie. Po pierwsze, żeby właśnie jak najmniej podkreślać niedoskonałości w postaci zmarszczek pod okiem, to ja nakładam korektor przy wewnętrznej części oka, a do zewnątrz już rozcieram tym, co mi zostaje na gąbce, ponieważ jeżeli nałożymy za dużo przy zewnętrznym kąciku, no to te zmarszczki mimiczne sobie podkreślamy. I tutaj, jeżeli chodzi o puderek, to też jestem bardzo, bardzo oszczędna, ale odkryłam naprawdę świetny puder, który cudownie wygląda pod okiem i który właśnie ma tą taką harmonię, czyli nie jest ani zbyt mocno matujący, ani zbyt mocno rozświetlający. To jest puder Hourglass, za chwilę Ci go pokażę. Okej. Do góry popatrzymy. Korektor nałożony, naprawdę strasznie mi się podoba jego wykończenie. No i teraz szybka akcja, troszeczkę się przypudrujemy. Oczywiście ten etap pudrowania, na przykład w jakimś tam dziennym makijażu, możemy w ogóle pominąć. Natomiast jeżeli właśnie chcemy, żeby to nam się ładnie utrzymało, no to troszkę tego pudru na pewno nam nie zaszkodzi, ale troszkę, naprawdę troszkę. No i naprawdę polecam ten puder Hourglass, który właśnie lekko rozświetla, daje naprawdę piękne wykończenie. To nie jest taki mat, ale właśnie nie jest to też taka perła i jego sypkość pozwala nam na... nałożenie go za dużo. Ale powiem Ci, Małgosiu, że jesteś bardzo na czasie, ponieważ jak tam do programu wpadają do nas, wiesz, różni goście, tak, makijażyści ze Stanów, z Europy,
to oni wszyscy podkreślają z pudrem bardzo oszczędnie. A bardzo, bardzo. Teraz są takie tendencje. Oczywiście. Delikatniuteńko, nie za dużo. Zobacz, jakiego ja pędzla używam. No właśnie, właśnie tak się przypatruję. Ja boków twarzy, Marzenko, w ogóle Ci nie pudruję, ponieważ po pierwsze nie ma takiej konieczności, a po drugie właśnie, jeżeli tego pudru jest za dużo, no to niestety wyglądamy ciężko. Niestety kiedyś było tak, do góry kochane, jeszcze popatrzymy, zwłaszcza myślę, że Ty możesz się ze mną zgodzić w makijażu telewizyjnym jeszcze parę lat temu, że rzeczywiście z tym pudrem się przesadzało. Mat to jedno, ale efekt jakby takiej skorupki na twarzy to drugie. Masakra. No. Tak, dlatego cieszę się, że też ten podkład jest rozświetlający. Tak, jest, że... daje krycie, ale i rozświetlenie. Oto to. Teraz wymodeluję twarz i użyję bronzera również od Hani. To jest piękny, neutralny odcień. Nazywa się po prostu matowy bronzer i też nie da się sobie nim zrobić krzywdy, ale można przepięknie wymodelować twarz. I zaczynam od górnej części ucha i już w jednym z moich filmów właśnie obalałam taki dosyć popularny i modny nadal sposób na modelowanie twarzy pod kością policzkową. Kością jarzmową, jak to się profesjonalnie mówi. No. Niestety przez taką metodę możemy sobie twarz obniżyć, a nie chcemy uzyskiwać męskich rysów twarzy, tylko chcemy, żeby buzia była jak najwyżej. No, modelowaniem twarzy rzeźbimy też naszą buzię, więc naprawdę polecam rozpoczęcie tutaj od górnej części ucha i kierowanie tego ruchu do linii ust. Tak samo pod żuchwą, też to ostatnio o to mówiłam, możemy sobie buzię ładnie wymodelować, wysmuklić, ale żeby ten nasz rysunek, żeby to modelowanie było kompletne, to musimy oczywiście nałożyć też bronzer na czoło, żeby stworzyć taki efekt skóry delikatnie muśniętej słońcem. Mhm. I to tak ma aż wchodzić w tę linię włosów, prawda? Tak, dokładnie. Nie możemy żeby też nie było takiej odciętej twarzy. Dokładnie tak, dokładnie. I jak możesz pewnie czuć, ja nakładam dosyć nisko, tak do połowy czoła ten bronzer, właśnie żeby też nie było właśnie takiej centymetrowej części tego bronzera, tylko żeby całość była spójna. I z drugiej strony kolistymi ruchami i zawsze lepiej bronzera dołożyć, niż nałożyć od razu za dużo i się męczyć z roztarciem. Teraz nabłyszczę brwi. Moim zdaniem to jest jeden z najbardziej odmładzających elementów makijażu. Nie ma nic gorszego niż właśnie taka matowa brew, za ciężka. A kiedy brew jest lekka i jeszcze jest taka lekko błyszcząca, to wygląda naprawdę bosko, więc bardzo polecam. Ja użyję po prostu transparentnej maskary do brwi Anastazji. Okej. Naprawdę polecam. Teraz wracamy do dolnej powieki i do cienia bakłażan. I teraz tym samym pędzelkiem nałożę odrobinę rozświetlacza, który był już dzisiaj nakładany w formie cienia bazowego, tak żeby troszeczkę ten dół oka rozmazać. Oczywiście nie mogę z tym błyskiem przesadzać, ale to troszeczkę nada lekkości temu matowemu i dosyć ciemnemu cieniowi. I teraz linię wodną oka sobie podkreślę brązową kredką. Czerń potrafi nam to oko obciążyć, ale Ty, Marzenko, masz tak piękny kolor oka, tak jasny, że aż szkoda byłoby mi tego nie dać u Ciebie. Jest różnica ogromna, możesz teraz popatrzeć prosto do kamery, jak teraz oko jest tak uwidocznione, wydobyte. Ja to uwielbiam. Używam kredki Make Up Forever w numerze 608. Też ją mam. O tak, jest woska. Teraz znowu powracamy do użytych już produktów, czyli do różu Laura Mercier, zgodnie z obietnicą. No i oczywiście nabłyszczę Ci, Marzenko, szczyty kości policzkowych rozświetlaczem, ale wiesz co, chyba użyję tej brzoskwinki, ona jest piękna. Dobrze. Mamy dużo różu, więc właśnie zastosowanie takiego lekko brzoskwiniowego cienia też pomoże nam ten makijaż przełamać. I ja róż aplikuję sobie właśnie na takiej lekko uśmiechniętej buzi, dlatego że właśnie dzięki temu pojawia nam się ta najwyższa część kości policzkowej. Natomiast trzeba też uważać na taką pułapkę, że jak później twarz wraca do spoczynku, no to te policzki idą trochę niżej, więc i tak możemy gdzieś tam z tyłu głowy mieć to, żeby nałożyć tego różu troszkę wyżej, ale róż pięknie odmładza, co? Lubisz, Marzenko? Uwielbiam. Ja też. Uwielbiam róż na powiekę. Lubię takie też oszczędne makijaże codzienne. Róż na powiekę, róż na policzki, rzęsa pomalowana i dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jest dobrze. Naprawdę bardzo. Róż ma to do siebie na policzkach, że on w momencie aplikacji potrafi być mocniejszy niż będzie za chwilkę, więc jak chcemy, żeby ten makijaż nam całą noc przetrwał, sezon wesel się zbliża, więc myślę, że wiele pań będzie na to zwracało uwagę, no to warto nałożyć go troszkę więcej. No i teraz obiecany rozświetlacz, piękny jest ten kolor. Ja sobie go dzisiaj nałożyłam na powiekę ruchomą oka i takie efekty specjalne tylko u nas, to była prawda. No i teraz ten brzoskwinkowy rozświetlacz My Secret jest
cudny. On właśnie pomaga mi przełamać trochę. Mhm. Dosyć dużo różu w tym makijażu. Jeśli chodzi o rozświetlacze właśnie u pani w wieku dojrzałym, to tutaj trzeba być ostrożnym. Jeżeli panie miałyby bardzo mocne tutaj zmarszczki, to albo lepiej z niego zrezygnować, albo nałożyć coś takiego bardzo satynowego. Taki mógłby być już za mocny, mhm. ale jeżeli takiego problemu nie ma, to naprawdę warto go zastosować, bo to przepięknie po prostu odświeża makijaż. Minimalnie dołożę sobie nad usta ten rozświetlacz, troszeczkę na czubeczek noska. Mhm. Marzenka ma takie piękne usta, że u niej żadne efekty powiększające nie są potrzebne, ale to pięknie tak uzupełnia pomadkę, którą zaraz będziemy nakładać. Uzupełnieniem makijażu są oczywiście usta. Ja jestem fanką ust Marzeny. No takie mieć ładne usta, ja to nie wiem. No, wiesz, można jakie... mieć usta? Ale ty chyba po mamie masz takie, co? Mamusia też ma piękne usta. Tak, 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 tak. Mama też ma pełne usta. Mhm. No i były już tam, wiesz... Pytania, czy to na pewno moje. Tak, moje, mam je od zawsze. Dementujemy plotki. To prawda, ja zawsze tak. widziałam u Marzenki takie piękne tak. usta. Tak, tak, tak. I dzisiaj, Marzenko, nałoży Ci ostatnio moją ukochaną mieszankę, a mianowicie płynną matową pomadkę Inglota, która powstała we współpracy z J.Lo. Takie mamy gwiazdy na naszym polskim rynku. Wow. Mhm, to jest odcień J775. Passion chyba, nie wiem czy Passion mogę to przeczytać. Możesz, myślę. Okej, okay, tak. No to przyjmiemy J775, będzie najłatwiej. Melduje się J775. Dokładnie, mhm. a na wierzch nałożę odrobinkę pięknej, cielistej pomadki marka Jacobsa, Moody Margot. Jak widać jest już prawie zjedzona do końca, ale daje to tak szlachetne i piękne wykończenie, że po prostu muszę je pokazać. To jest dowód, że naprawdę Gosia po prostu jest fanką tej pomadki. Dokładnie. I ta pomadka nałożona samodzielnie może się wydawać trochę za ciemna. Myślę, że dla wielu osób byłaby okej, okay. natomiast mhm. dzięki temu właśnie, że nałożę troszeczkę tej kremowej pomadki marka Jacobsa, no to nie będziemy miały tutaj tego matowego efektu, matowego wykończenia, który nie wszyscy lubią, bo jeżeli ktoś ma zbyt mocno wysuszone usta, to oczywiście maty nie są dla niego, ale dodatkowo ten mark Jacobs właśnie nałożony na środek daje nam taki efekt ombre lips. Mamy trochę powiększający efekt od środka. Tego, Marzenko, nie potrzebujesz, ale po prostu chodzi o to, że podkreślę to, że ty masz piękne, pełne usta. Ale posłuchaj, Małgoniu, żadnych tam konturówek, nic widzę. Można, można oczywiście nałożyć konturówkę, natomiast właśnie ja, Marzenko, u Ciebie już konturówką nie chcę pracować, bo ja nie chcę Ci powiększyć ust, bo i tak masz duże. Okej. Więc dla mnie nałożenie tego jaśniejszego odcienia na środek będzie wystarczające. No i idzie Marc Jacobs. Nie mogę się doczekać, aż zobaczysz to połączenie, bo jest piękne. Okej. To takie właśnie... Jasne pomadki nude są teraz w trendach, Gosiu? Są, aczkolwiek ja jestem, no nie jestem zwolenniczką zbyt jasnych ust. Wolę jednak coś tam troszeczkę ciemniejszego podłożyć, czy to właśnie pomadkę, czy to konturówkę, bo jak mamy za jasne usta, to wiesz, że to może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Zjawa. Dokładnie, a usta to atrybut kobiecości, więc ja lubię je podkreślać. Okej. Ja też, w sumie też. Mam bardzo dużo pomadek ryżnych. Nie boisz się koloru, prawda? Nie, uwielbiam, uwielbiam. Bardzo słusznie. Usta są śliczne, oczywiście mogłybyśmy zostawić je w takiej lekko kremowej wersji, ale ja, żeby jeszcze taka była wiśnia na torcie, to troszeczkę je nabłyszczę. Też nowością Hypoallergenic Super Nude Gloss. To jest taki bardzo gęsty, kryjący błyszczyk, więc też możesz go nakładać bez żadnej pomadki. On w tej chwili swoją kolorystyką pozwoli mi właśnie na podkreślenie tej delikatności ust, więc ja tylko minimalnie go dołożę. A makijaż utrwalę mgiełką Lancome Fix It, Forget It. I to jest fajna mgiełka, dlatego że ona ma bardzo delikatny atomizer. To jest taka mgiełeczka, zaraz zresztą zobaczysz. I on naprawdę bardzo fajnie ten makijaż utrwala. Także polecam używać mgiełek. I zamkniemy. O, makijaż gotowy. Dla mnie praca z Marzenką to jest zawsze wielka przyjemność. Uwierzcie mi, to nie jest praca. Ta kobieta jest taka cudowna, że ja po prostu odpoczywam. Miód na serce me, ale chciałabym zobaczyć, jak ja wyglądam. A proszę bardzo. O, no i to jest to, co ja kocham. Naprawdę, podoba się? Tak, ale usta w ogóle obłęd. Lewe oczko mi się rysia, prawe oczko mi się rysia. Nie no, cudnie. A powiedz, Marzenko, jak Ci się podoba taki brzoskwiniowy rozświetlacz? Bardzo mi się podoba i bardzo mi się podoba w ogóle, wiesz, podkład. Tak. Bo nie ma maski, jest pięknie, jest w ogóle harmonia, jest super. Och, to się cieszę bardzo. Babeczki dojrzałe,
Oczywiście mental cały czas jest totalnie młody, też mogą cudownie, pięknie wyglądać. Oczywiście, Marzenko, ja Ci w imieniu swoim i moich właśnie dojrzałych widzek chciałam Ci bardzo podziękować, że się zgodziłaś drugi raz już wystąpić, bo wiem, że to są zawsze bardzo cenne spotkania, zawsze Panie się bardzo cieszą z tych porad, bo nie zapominamy o żadnej grupie wiekowej, prawda? Coś Ci powiem, Małgosiu. Przyjdę tu po raz trzeci. O, to się cieszę bardzo. To piszcie koniecznie w komentarzach, w jakich kolejnych tematach widziałybyście Marzenkę w akcji. My ale oczywiście realizujemy. Wpadnę. Wszystkim życzymy miłego weekendu, tygodnia i czego tam chcecie. Oczywiście, a my jak zwykle czekamy na kciuki w górę, no i na subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.